Pa, pa, pa. Zrobiony, kurwa, jak idzie. Żółty ADV 400. Idzie jak zły. Już się trzeci raz mijamy. No i teraz chłopak wygra. Hashtag nie stój w korkach. Ach, ale ładnie brzmi ta maszyna, no trzeba przyznać. Te ADV-ki piękne mają dźwięk. Podzielę się z wami pewnym spostrzeżeniem dotyczącym nowości z Rometa. Wydaje mi się, że ktoś mocno dał ciała, ewentualnie ja mogę się mylić, jeśli faktycznie mapy wtryskowe zostały zmienione w jakikolwiek sposób, ponieważ to, co tutaj widać, to jest RX1 2022, elegancki, nówka sztuka sprzęt na dwóch wałkach rozrządu, jak widzicie, chłodzony cieczą. Tutaj teraz się tak przyglądałem, bo nie miałem jakby nigdy okazji bezpośrednio sobie porównać tych sprzętów, ale że są, to mamy. I jest dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że to jest silnik Zongshena, jak wiemy doskonale, bo RX1 to jest przecież produkcja Zongshena. Natomiast ta maszyna, która zaraz trafi do rejestracji i będę sobie nią śmigał, prawdopodobnie na dniach, widzicie podobieństwa pewne? Poza tym logiem tutaj to jest dokładnie ten sam silnik. A co zwróciło moją uwagę, to, że gdzieś tam w opisach właśnie wyszukiwałem informację, że to jest 15-konna jednostka, tak? Że ma praktycznie 15 koni mocy. No nie ma. Według homologacji, tudzież według karty pojazdu jest 10 kW, czyli szybko licząc 13 z hakiem konia. I faktycznie ten silnik na te 13 z hakiem konia moim zdaniem idzie w tym nadwoziu, bo dynamiką nie odstawał mi od RX1. Także plus jest taki, że będą części zamienne po prostu dostępne w tym momencie z dwóch miejsc, tak? Czy z Almotu i z Rometa. To się dotyczy wszystko też i wtrysku, który teoretycznie, nie wiem, tutaj miał być Bosch, ale moim zdaniem to jest Delphi. Także, no cóż, mała wpadka chyba marketingowa co do mocy. Ewentualnie, no wiecie, ja też mogę się mylić w tym momencie i mapą wtryskową przecież można dużo zawalczyć i można przecież motocykl bardzo sprawnie wzmocnić, więc może mieć troszkę więcej kunia, może być trochę inaczej zaprogramowany, może faktycznie sterownik, muszę go rozebrać do końca po prostu. Nie mam w tym momencie na chwilę obecną za dużo czasu, ale zaraz będę go odpalał pewnie, to sobie to sprawdzę, bo tutaj nigdzie do sterownika się nie dostanę niestety. Nie da rady, także no cóż. Zobaczymy. Ale domyślam się, że zaraz będzie to moja testuwa. No to się jednak zgadza. Oba sprzęty mają wtrysk Boscha. Fajna ślicznotka. Powiem wam, naprawdę patrzyłem na niego na targach z zaciekawieniem, ale jakoś tak nie zrobił na mnie strasznie drastycznego wrażenia. Znaczy drastycznego, strasznie super wrażenia. Fakt faktem, tutaj wszystko to jest tak ładnie zaprojektowane. Tutaj te obudowy silnika i filtra powietrza. Oczywiście pasek napędowy to jest tylko to. Tutaj zrobili taką ogromną obudowę, puchę do filterka. Także już się cieszę na ewentualne przeglądy, jak trzeba będzie to zdejmować wszystko po kolei. Taki kawał ogromnego plastiku. Ale no trzeba im przyznać, że kurczę, no znają się na rzeczy. Fajnie projektują te motocykle, pokazują, że potrafią to zrobić naprawdę na wysokim poziomie. Zobaczcie tutaj kieruneczki. W obudowie. Nie wiem, czy jest paliwko już w środku. Oj, nie odpalę go. Czekajcie. No, nie ma jeszcze paliwka, więc nie odpalę wam go, żeby posłuchać, jak to pracuje. Wydech też taki. Oczywiście obudowany, bo to plastikowa owiewka, ale nawet fajnie to wygląda. Heble. O Jezu, jaka ogromna tarcza z tyłu jest w ogóle. To jest też fascynujące. 1,7 litra, całkiem spory, na 125
300, przepraszam. Chociaż no w sumie może niekoniecznie. No ale ten piecek wygląda dość potężnie, trzeba przyznać. Ops. I co najistotniejsze dla mnie, to dla dwumetrowca, kanapa jest trochę za krótka. Ale tutaj taki, wiecie, taki typowy krzesełkowiec. Nie mam takiego wysięgu, żeby wam pokazać dokładnie, ale nogi prosto. Trochę się czuję jak na Kiwi'u, na Silver Blade'zie. On też był taki nie za wielki. No i tutaj mamy przykład tego, co jest fajne w grupie Zontes. Znaczy w motocyklach Zontesa, że wszystko mamy dokładnie takie samo w każdym jednym motocyklu. Szyba, w ogóle szyba bardzo wysoka. Oczywiście opuszczane elektronicznie. Zegary też. Trochę taki, wiecie, jak koncern WAG. Oni też mają do jednego, znaczy jeden zestaw jakiś przełączników i tak dalej, to pakują do każdego jednego Volkswagena, Audi czy z Kodzinki, prawda? Tryby. No, ciekawe, jak ten silniczek by nie dawał sobie rady. Lusterka też są zrobione tak jak do tej pory. Zaje fajny patent w korkach, jak jedziecie, tak, i chcecie mniej miejsca zajmować, cyk, na sprężynce. To jest takie, ma swoje pozycje, które wpada te lusterko, więc ono nie będzie nam latało samo z siebie. Jest, a wszystko płynnie, ładnie chodzi. Tu klasycznie, wow, klasycznie dla Zontesika schoweczek nie jest do końca schowany. Tutaj obudowa. No, kask spokojnie nam tutaj wejdzie, także nie ma, nie jest źle. Kompaktowy ewentualnie. Ale wydawał się duży, nie? Jak nie mieliśmy porównania. No ale pozycja nogi za kierownicą? Bardziej sportowy. Bardziej sportowo? Bardziej tutaj? Sportowo. Bardziej tak zwarty. Opa! Początuj. O ile ma fajne bajery, te pocisane manety, te tryby i te podobne rzeczy, to jest spoko. Wyświetlacz. Myślałem, że będzie już ten fajny taki ciepłokrystaliczny LCD, a nie to. Natomiast jedno mnie denerwuje w tym sprzęcie. Trochę to jakby tak, nie wiem, tak za pusto tutaj jest. To trochę szpeci moim zdaniem. Pulsar pod tym kątem jest ładniej wykonany. Ogólnie są oba fajnie wykonane. O tak. I tak był palony. Co tu dużo mówić. Moce mamy bardzo podobne. No, Zontes jest... A nie, sorry, co ja mówię. Zontes jest sporo mocniejszy. Bo mamy 14 i... ile? 14,7 konia. Tu mamy 12,5. No Zontes wygrywa tym, że ma od razu stelaż bagażnika i taki dość potężny, a po odkręceniu zostają tylko uchwyty dla kierowcy, więc można sobie wybrać wedle uznania. Tutaj na pewno fajnie wygląda ten wydech, mały, fajny, schowany. W ogóle to, ta kolorystyka, zwłaszcza na tych zdjęciach będzie fajnie to wyglądało, te kontrasty. Niemniej jednak, no, jeśli chodzi o wydech, jego małość, jeśli takie słowo w ogóle poprawnie brzmi, no to Pulsara nie przeskoczymy. Tu znowu jest centralna podnóżka, też plus znowu dla Pulsara. Nie wiem, Pulsar mi się podobał, ale faktycznie teraz jak stoją obok siebie, to Zontes jest taki bardziej napompowany, troszkę większy. No. Już. 3, 2, 1, już.